zwołałam mamę, a ona natychmiast. Świat dziecka z autyzmem jest na pewno inny, wyjątkowy. Tak właśnie żyje Borys w swojej własnej rzeczywistości. W wieku 5 lat potrafi biegle liczyć i mówić w kilku językach, ale jego mama w liście do naszej redakcji pisze, że jej marzeniem jest, aby Borys w przyszłości był choć trochę samodzielny, aby nie był odrzucany, aby nikt nie patrzył na niego jak na odludka. A w tym możemy pomóc my wszyscy. Koło 8 miesiąca życia dostał ataków padaczki. Nie siedział wtedy, głowa zaczęła mu opadać, mimo że już ją trzymał. No i w zasadzie było coraz gorzej. Natomiast dostał leki, te leki pomogły opanować te ataki. No wyszliśmy z tego szpitala, dalej leciał czas, był rok, nie siedział, nie wstawał, nie raczkował. No i lekarze zaczęli podejrzewać, że to jest porażenie mózgowe. Najprawdopodobniej diplegia spastyczna, czyli porażone są nogi. Zawsze te dzieci są śliczne, dzieci z autyzmem mają piękne buzie, piękne oczy, wywinięte rzęsy, tak? Piękne są z twarzy, można tak powiedzieć, i to budzi też niedowierzanie, że to dziecko jest chore po prostu. Borys urodził się o 3 miesiące za wcześnie, ważąc zaledwie 1 kilogram. Już od pierwszego dnia życia musiał być dzielny. To, czy przeżyje, było wielkim znakiem zapytania. Że jest mały, naprawdę. Jak tam wszedłem do tego przerażony, to było dla mnie to kosmos w ogóle był. Jak zobaczyłem ten inkubator, on taki malutki. Mówię, przerażony byłem tym, ale nie myślałem w ogóle, pierw jak się urodzi takie dziecko, człowiek nie myśli o tym, co będzie, tylko czy przeżyje w ogóle. To było takie pytanie, bo to, czy on w ogóle wyjdzie z tego, nie? Te wszystkie kable podłączone to w ogóle nie, człowiek się na takie coś nie może przygotować, no bo to przyszło z dnia na dzień, tak? Dzisiaj się szykujemy do pracy, a jutro już jest Borysek mały. Mając prawie 3 lata na turnusie rehabilitacyjnym, to był najpiękniejszy moment, kiedy wyszedł z sali na koniec turnusu o własnych nogach, także w ortezach, ale na własnych nóżkach. No i tak czas leciał, zaczął coraz lepiej chodzić, ale zaczął się zachowywać. Był bardzo płaczący, krzykliwy, nie wiadomo było co chodzi, nie tolerował obcych. Na każdej terapii to był krzyk i po prostu wszystko na siłę. Nikt nie wiedział, co jest, nikt nie podejrzewał, nikt nas nie naprowadzał, aż w końcu terapeuci na turnusach i nasi terapeuci tutaj na miejscu podpowiadali nam, abyśmy dalej zgłębili diagnostykę w kierunku autyzmu. I ja tak naprawdę, kiedy już jechałam robić to badanie, to już wiedziałam, że to jest autyzm. Tak, liczy, czyta, gdzie to jest ponad możliwości rozwojowe dziecka przedszkolnego. Prezentuje takie umiejętności ponad przeciętną w niektórych sferach. Natomiast sfera społeczna, funkcjonowanie, samodzielność jest na bardzo niskim poziomie i społeczeństwo odbiera te dzieci jak? Dziwacznie, tak? Dzieci niewychowane, dzieci
gdzie mają problem właśnie z rodzicami, z wychowaniem, są źle odbierane, krytykowane. Jakim bratem jest Borys, proszę powiedz? Dobry. Aczkolwiek ciężko się z nim dogadać, bo autyzm, ale idzie. Nieźle. Jak ty się z nim dogadujesz? Dobrze. Nieźle. Jak spędzacie razem czas? Co razem robicie? Bawimy się, albo mu piłkę dam, albo pójdziemy na dwór. U Boryska zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę zespół Westa oraz autyzm. Chłopczyk i jego rodzice przyjmowali cios za ciosem. Kochasz dziecko takie, jak ci dał los, tak mi się wydaje. I czy on był, jest taki, jaki jest teraz, czy byłby normalny, kochałbym go na pewno tak samo. No wiadomo, no, ciężko nam było to, że kolejny taka szpilka do tego jego życia, że mu doszła. Bo tak jak on się rozwijał, to tak samo on nie chodził przez pierwsze 3 lata, w ogóle nie chodził nam, nie mówił. No to wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest autyzm, że on tak nie komunikuje się jak powinien. Najpierw czekaliśmy na to, że zacznie chodzić. Później był moment, że musiał nauczyć się schylać. Musiał się nauczyć wstawać bez podparcia. Dopiero mając 4,5 roku zaczął wchodzić na placu zabaw, na platformy. Wcześniej sobie nie radził, trzeba było mu pomóc. Więc tak naprawdę to ciągnie się, to porażenie, mimo że on chodzi i jest już sprawny, ciągnie się do dzisiaj. Będąc nawet wczoraj na placu zabaw, musiałam pomagać mu wchodzić na platformy, bo nie na wszystkich sobie radzi. Prosi, żeby tutaj kłaść nacisk, jest terapia neurotaktylna, czyli kształtowanie czucia głębokiego, dostarczanie bodźców, które stymulują to czucie głębokie u dziecka. W tym celu jest właśnie tutaj to łóżko. Natomiast problem mamy u Boryska z położeniem się, z relaksowaniem go, bo do tego najlepiej, jeżeli dziecko jest w pozycji leżącej i pewne partie ciała uciskamy stopniowo, powodujemy docisk i jego wrażenia zmysłowe są odbierane w taki sposób. Za co ty go kochasz? Za to, kim jest. Nie można kochać osoby, która jest aż tak blisko. Trzeba ją kochać jak najmocniej. Nie można to kluczyć. Dzięki darczyńcom Borys zrobił już ogromne postępy. Jako 5-latek czyta, mnoży i dzieli ogromne liczby, ale wciąż sam się nie ubierze, nie utrzyma nic w ręku, czy wprost nie przekaże swoich emocji. Ta percepcja wzrokowa, słuchowa tak samo. Borys przepięknie odtwarza całe wiersze, tak? Całe piosenki gdzieś tam zasłyszane. Ma doskonałą pamięć słuchową i zaskakuje wszystkich dookoła w tym. Natomiast sfera czucia powierzchniowego, tak? Nie chce dotykać pewnych rzeczy, nie chce łapać woreczków, nie chce różnych faktur dotykać, unika, tak? Wiedziałam i nie, ponieważ nie do końca wiedziałam, z czym to się wiąże. Tak jak teraz wiem już, że to są krzyki, że to są piski, że to są nerwy, że to jest bicie siebie, bicie nas. Kiedy on ma 5,5 roku, to naprawdę bardzo boli. Zastanawiamy się, co będzie, jak on będzie miał 10 lat, czy my sobie, czy 14, 15, czy my sobie z nim poradzimy, kiedy zacznie nas bić.
idziemy, Borysku, do góry, tak? Idziemy do góry. Nie. Najlepiej w takim ataku tej agresji chwilę przeczekać, tak? Dać mu się wypłakać, dać mu się wykrzyczeć, bo w tym momencie danym na siłę niczego nie uzyskamy, ani zajęć, ani tego, co chcielibyśmy od niego tam uzyskać. Nie uda się to, moment przeczekamy, tak? Ale też nie możemy pozwalać na dalsze takie bicie się czy okaleczanie się jakiekolwiek, gdzie, jeśli by to szło w tym kierunku. Więc trzeba to w miarę skutecznie przystopować też w odpowiednim momencie. Nie myślę o tym w sensie, kto co i powie mi tam na placu zabaw, czy w sklepie, czy, no bo on różnie reaguje na ludzi, na różne zachowanie, na światła, no, czy gdziekolwiek idziemy, jak jest za duży tłok, to też on tego w ogóle nie lubi. Ale jak, no to trzeba wziąć to po prostu na klatę i prowadzić go, żeby wyciągnąć go z tego. Taki jest rozerwane, naprawdę cierpi, ponieważ nie można mu w tym pomóc, nic nie działa, spokojnie, krzykiem, prośbą, groźbą, żadne zabawki, żadne przekupienie, jak można przekupić zdrowe dziecko, tutaj nie działa. Akurat w przypadku Borysa zaczynamy liczyć, ponieważ on kocha cyfry i to go trochę wycisza. No właśnie, on jest chyba taki mózg matematyczny. No. Do ilu potrafi policzyć? Ale to miliona. Zaskakuje cię? Bardzo. Alfabet powie po angielsku, nawet po rusku mówi, po chińsku. Jest bardzo... Bacza se bajki i już się uczy. Dużo zapamiętuje. No, robię wszystko, żeby po prostu jak najszybciej go uspokoić. No bo wiadomo, to nie jest nic fajnego, jak dziecko się samo bije z całej siły po buzi, czy nas bije tak samo. No, to staram się go uspokoić, po prostu on ma taką obsesję cyferek, no to wtedy zaczynam go liczyć z nim 1, 2, 3, 4, 5, żeby zapomniał, żeby przestawił tą głowę na coś innego, w ogóle zajął się czymś innym niż tym swoim szałem. Ale są momenty, że po prostu nie da się tego tak od razu hop, saps, uspokoić. Wiadomo, trzeba mu dać chwilę dla niego po prostu i spróbować znowu coś wymyślić, żeby zaczął normalnie funkcjonować. Chcesz grać w piłeczkę? To rozszerz nóżki, ciocia Kula. Uwaga! Łapiemy. La. Teraz ty do mnie. Dziękuję. Chorób Borysa nie da się wyleczyć, ale można sprawić, że jego życie będzie łatwiejsze. Każdego dnia na wielogodzinnych zajęciach 5-latek dąży do samodzielności. Ale każde zajęcia, rehabilitacja czy turnusy każdego roku pochłaniają ogromne pieniądze, ponad 60 tysięcy złotych. W trakcie zabaw, przy kąpaniu, czy na spacerze, też powie, że kocham cię, mamo, czy kocham cię, tato. Tylko nie będzie takiego dialogu, w sensie, że tak jak my sobie rozmawiamy normalnie, to on tak nie nawiąże z nami tego dialogu. Czy nawet jak nawiąże dialog, to i tak nie patrzy na nas, gdzieś patrzy obok. To, czy on rozumie siebie, to jest też wielką zagadką, ponieważ wpada w takie stany emocjonalne, z których nie może wyjść, tak? Musi pomagać przy tym rodzic czy terapeuta, żeby przestał nagle się bić, czy przestał krzyczeć. I to też jest trudne, żeby to w miarę przerwać w dobrym momencie, tak? Żeby nie stało się coś gorszego. My nie wiemy tak naprawdę, czy on poradzi sobie, czy on w ogóle będzie kiedykolwiek samodzielny. Mamy tą nadzieję, że tak będzie, więc tak naprawdę tak aż daleko nie wybiegamy.
aczkolwiek na pewno jest to ogromny ból, myśląc, że co będzie, jak nas kiedyś zabraknie. To od nas, dorosłych, zależy, czy świat dzieci z autyzmem będzie szczęśliwy. Dzisiaj możemy pokolorować jeden z tych światów, świat Boryska. Wierzę, że nasi widzowie mają ogromne serca. Dobrego wieczoru. No, no mów. Wy zrobiliście. Brawo, idziemy, chodź.